Zjechać, czekam na Emila. Ogólnie jesteśmy dzisiaj na Jaworzynie, czyli na dużo wyższej górze niż poprzednio, także mam nadzieję, że będzie fajnie, jeżeli moja narta zacznie działać. Cieszę się, że cię zobaczyłam, bo spotkałam w końcu pierwszą widzkę w Krynicy, a myślałam, że nikogo naprawdę nie spotkam. Jestem pierwsza? Tak. Myślałam, że znaczy ktoś pisał chyba, żebym nie widziała, ale nikt jeszcze do mnie nie podszedł. A tak, ja się właśnie zastanawiałam, czy podejść, ale fajnie, dziękuję. Właśnie oglądamy vloga wczorajszego, którego zmontowałam. Idziemy zaraz na obiadek. Wróciliśmy dzisiaj ze stoku wcześniej. Dzisiaj byliśmy na Jaworzynie, nie? Tak. I spotkaliśmy Wickę. Tak. Podeszła do nas. Do ciebie. No do mnie, ale ciebie poznała. Tak? Tak. No i zrobiłyśmy sobie zdjęcie, także jeżeli masz konto i masz gdzieś nasze zdjęcie, to skomentuj pod filmem. No i my się będziemy zbierać na obiadek. Zaraz wam wrzucę filmik. I potem wieczorem mam rejestrację na drugi semestr letni, znaczy na drugi semestr, czyli letni. Także będę siedziała przy kompie i walczyła o miejsca. Nie? Mhm. Może łyżwy? Zobaczymy. Może. 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 Halo, halo, zaraz zaczynam walkę z USOS-em. Tutaj moje przedmioty. Muszę się zarejestrować o 19 i będzie walka o miejsca. A Emil leży. Pomóż mi. A nie. Co ty oglądasz? No leci w tym telewizorze. Szpital. Dobra, ja tu mam wszystko wypisane, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Okej, więc 5 minut później walka z USOS-em zakończona. Jeżeli ktoś nie wie, to USOS jest takim systemem. Nie wiem, czy w wielu uczelniach, ale wiem, że na pewno parę uczelni to ma, w których my dostajemy po prostu
plan zajęć i możemy wybrać sobie różne grupy i o konkretnej godzinie konkretny kierunek ma rejestrację i wtedy jest walka i po 3 minutach dosłownie nie ma miejsc, trzeba sobie wcześniej ten plan ułożyć i zapisać się do konkretnych grup, bo jak nie zapiszemy się do jednej z grupy, to potem plan nam się nakłada, zajęcia się nakładają, się nic nie zgadza. No mi na szczęście teraz się udało, jeden przedmiot niestety nie było już miejsc, ale po prostu innego dnia będę miała w piątek, po prostu chciałam mieć piątek luźny, wolny, miałam mieć tylko wykład, żeby nie jeździć na uczelnię, tylko wrócić sobie najwyżej do domu. Także jestem zadowolona, że chociaż tak mi się to udało. No mówię Wam, jest to mały stres, mała adrenalina i wszyscy to przeżywają. Jest godzina 19:09, więc już po wszystkim. Zamówiliśmy sobie z Emilem pizzę, właśnie poszedł ją odebrać. Także cieszę się, że tak wyszło i teraz sobie odpoczniemy. Czuję, że stres mnie opuścił, bo cały dzień chodziłam jakaś taka nerwowa, zestresowana i wydaje mi się, że to właśnie przez to. Także cieszę się, że tak wyszło i mam nadzieję, że drugi semestr będzie jeszcze lepszy niż pierwszy.